Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Świerszczy, a przed wami odcinek z 1.32 Ashan Areny 3. Przeciwnikiem jest Rocker i nie ma wstydu, nie ma wstydu, udało mi się zdobyć jeden punkt w 1.32 na gracza, który jest w rankingu dużo, dużo wyżej ode mnie, więc się naprawdę cieszę. Teraz muszę przywyknąć, jestem tymi pomarańczowymi, więc dla mnie na przykład ta para w tym momencie jest okej. Okay. Ta para w tym momencie jest nawet okej. Okay. Tutaj to mogę grać. To mogę też grać, kurde, jakie pary. Natomiast to odpuściłbym tym razem. Ostatnio wam na odcinku pokazałem sobie, że pokazałem sobie na odcinku, że można wygrać, ale to nie, raczej nie na Rockera. Na Rockera takie coś nie przejdzie. Inferno w Akademii ja po prostu nie lubię, dlatego będę ją banował. I ja mówię, zostawię. Chociaż. Dobra, usunął, bo to jest, że ja bym lochem grał, czyli ja gram przystanią, ja gram orkami, ja gram akademią. Dobrze zrozumiałem, tak? No to najswobodniej i najmniej z ryzykiem czułbym się, gdybym to usunął. I jest to dla mnie dosyć dobre. Garuna, czyli bohaterka zwiększająca atak jednostek z każdym zabitym ciałem, a Irina z kolei jest specjalistką od gryfów. No i teraz tak, no fajnie byłoby. Dobra, inaczej. Jakie czary dało? Może o tak. Bo ja to jestem zwolennikiem zagrania tutaj taczki, po prostu, z kręgiem zimy, co by pozwoliło mi skontrować ewentualnie jego taczkę. Ma sens. Prawa moc. Nie, myślę, że jednak to zniszczenie, jeżeli dałoby radę, to ten krąg zimy jest perfekcja. Dla mnie perfekcja. Co mamy na start? Lepsze dowodzenie i ze szczęściem. A w razie, gdyby nie dało tego 2% bolidu, to po prostu zagramy sobie rycerza z trójstrzałową balistą i pierwszą pomocą. Zagramy sobie, no oczywiście, płonące strzały. Plus 1-1 chyba by się przydał. Ewentualnie nawet zimna stal by była też nawet niezła w kontekście tego gryfa i tego, że mamy specjalistę od jednostek. O właśnie, to by nawet się dobrze skombowało, bo by zimowe ataki można było wziąć. Ma sens. Łaskę na pewno. Fajnym featurekiem. Kurde, za dużo chcę. Fajnym featurekiem byłoby niepowstrzymana szarża, bo ona siedzi bardzo na. Ona siedzi bardzo na orka. No i oczywiście obrona. Obrona, atak i maszyny na początek. Ewentualnie jak da jakieś oświecenie, to można brać. I jeśli da magię zniszczenia, to będziemy brać też magię zniszczenia. I sobie idziemy robić rzeczy. A, no nie, jeszcze. Jak tam ścieżki? Ścieżki, ścieżki. Jest wolumen magii zniszczenia, ale to on niewiele pomaga. W tym momencie. Atak plus 2, obrona plus 2, wiedza minus 2. No trochę osłabienie taczki, ale znowu tutaj mamy fajne plus 1. To byłoby na przykład przy dobrym bolidzie 4-4 chłop. To jest fajne. 4-4 chłop, na przykład fanatyk ten na tym mocno korzysta. Kurz, nie ma upośledzonych rolek. Jest to dobra rzecz. Czyli to. Troszkę szczęścia dodatkowo. A nawet szczęścia z wiedzą, to w ogóle super. Tutaj odrobinę wiedzy też więcej i ataku, czyli do balisty. I tutaj atak i siła czarów. No atak jest spoko, siła czarów mi się raczej nie przyda. Tutaj z kolei, pancerz krasnoludzkich królów. Kurczę, tarcza ogra. Dużo tarcz. Nie, ta ścieżka jest najlepsza w tym momencie. Tutaj wszystko się pokrywa ze sobą. Nie będę gamblował. Nie mam jakby marginesu na gamblowanie. To zmuszę przeciwnika do tego, żeby on gamblował. Tak? Więc po prostu ja go zmuszę do tego, żeby on wybierał na przykład. Potem nie da. Będzie mi rozwalać to builda. Tak będzie mi to rozwalać builda. Ale dobra, łaska. Atak. O! O! Zimna stal. A nie, machiny wojenne, tak. Zimna stal za chwilę. Obrona jest. Tak, muszę mieć takie. Muszę tak rozwodnić ten bolid, dlatego że. Oświecenie dało. Jezu, co to jest w ogóle? Ty, wytyfy. Unik na orka? Nie. Witalność na orka, tak. Łucznictwo siedzi. Lepszy kontratak sobie rysujemy. Rysujemy, rysujemy.
Ekspercki atak. Nie, kurde, jakie rzadkie umiejętności mi daje. To jest, jak potrzebuję, to nie ma. Tak, muszę mieć. Dobrze jest. Ekspercki atak, bym się potem zastanawiał, czemu mi nie dało tych strzał. Płonące strzały. No dobra. No dobra, idealnie. Kurde, magię przywołania nawet zaproponowało. Dzisiaj gierka, znaczy w tej gierce, gierka mnie rozpieszcza. Utrzymanie pozycji na orka. Ta orka niby trzeba bić, ale z drugiej strony, jeśli balista działa prawidłowo, to ci strzelcy są bardzo cenni. Przeciwnik nie ma jakich. Może straszyć jednego z nich, ale nie dwóch. Więc w sumie. Utrzymanie pozycji. Lepszy kontratak, no niestety, no jak będzie trudno. Eksperckie szkolenie. No jeżeli już mam wybierać spośród tych dwóch, to eksperckie szkolenie. A czego mi zabrakło? He, no machin, nie? Hehe. Dopinamy machiny potem, nie? Na środku. Idziemy. Idźmy, idźmy. No, to zalaczysko, proszę, nie! Och, kurde. Ależ mnie przestraszyło, jak mi takie rzeczy zaczęło dawać, to już nie chciałbym, żeby mnie to przerwało. Atak 4, obrona 8, siła czarów 3, wiedza 5. 9 do statystyk balisty z samego rozwoju. 9 razy 5, czyli balista 45, 45 na sam początek. Tutaj z kolei mamy równoważenie się. Akurat ta wiedza jest mi totalnie zbędna, więc. Znaczy wiedza, mana jest mi totalnie zbędna, więc wymiana, tak jakby. W tym artefakcie wiedzy na atak jest super. Trzeba mu po prostu nie dawać dodatkowych punktów do ataku, to przystanią i będzie dobrze, będzie dobrze. 4 minutki jeszcze. Czyli mamy, kurde, możliwość rozwalenia przeciwnikowi w pierwszym ruchu balisty. Ma to naprawdę dobry sens. Ma to naprawdę sens. No nie, no mówię, no ja go zmuszam do gamblowania, kurde, coś mi się przycina, to mi się nie podoba. Mi się bardzo nie podoba. I teraz tak. Rokier. Rokier, nie rób mi tego, nie z tym, nie tym razem, proszę. Oki, no to jak za 2 minuty to ja idę do WC. Dobra, Rocker wrócił. Idziemy po tą wyznaczoną ścieżkę, tak jak mówiłem. Czyli to, tak? Wszystko się zgadza. Najlepsza ścieżka. No, poprzednio mi dało tą ścieżkę taką, jakbym chciał. No, teraz jest to ok ścieżka, natomiast no, na pewno nie bez porównania z tym, co zobaczyliście w poprzedniej grze. Bo tutaj też były takie fajne rzeczy, na przykład jakby plus 9 do defa, nie? Więc to też można było brać. Plus 9 do defa i plus 3 do. Nie, plus 8 do defa i plus 3 do ataku, to też była niezła całkiem. Rzecz w sumie. Teraz się tak zastanawiam, czy to nie był dobry pomysł, żeby tam jednak pójść. Ale no dobra, jak już poszedłem tutaj, to. Kurde, w sumie, naprawdę była to dobra rzecz. To prawda, odporność na implozję mi zbędna, ale. No. Dobra, 9, 10, 5. Idziemy oczywiście w atak i wiedzę. Nie, w atak i obronę. Dlatego, że. Jak mi padnie balista, to ja muszę się czymś bić, a muszę mieć po prostu do tego perspektywę. No 11-12 na pewno taką perspektywą nie jest, natomiast no może się to jako tako udać, zaraz zobaczymy. Szczęście mi dało. Nie, niestety, nie ma tak dobrze. Trzeba brać machiny. No bez jaj, ej, serio, jak nie będę w stanie dopiąć machin, to się zaciupam tutaj. Jest oświecenie, oświecenie by mi dało taką robotę zrobiło. Ja muszę zrezygnować z tego. Kurde, zaryzykuję, dobra? Zaryzykuję. Zrobimy tak. Tak. Ma lepsze machiny, dobra? Muszę zrezygnować z tego oświetlenia, prawda? Nie mogę wziąć wszystkiego na raz. No nie. Oświecenie takie piękne. No jak teraz zrobię. Nie, no nie, muszę, bo jak nie dopnę machin do fulla, to jestem frajer. Ale smutno mi. Proszę, nie rób. Gro, nie rób mi tego. Jakby. Ja cię proszę. Jakby. Nie. Nie na rankedzie, dobra? Nie na rankedzie.
I ja teraz wiecie, że nie mogę sobie tego wyrzucić? Śmieszne, nie? Ale nie mogę. Bo jeżeli wyrzuciłbym to, to zawężam krąg jeszcze bardziej. A jeszcze jest szansa, że mi da teraz co innego. Fuck. Tak, chciało się, kurna. Eksperckie machiny, dobrze. Dziękuję. Kurde, dziękuję. No nic, no. Idziemy po level. Do czegokolwiek. Pierwsza pomoc. Ma sens, no. Leczenie anioła zdecydowanie ma sens. I tego. I teraz se nie poulepszę nawet jednostek, bo mam biedny kontratak. Mam biedny kontratak. Abym chciał mieć 40 kapłanów. Ajaj, aj. No dobra. No to idziemy. Bierzemy sobie tak. Więcej HP i opancerzony i może przeciwnika ogłuszyć zdecydowanie. Zmuszę go do podejścia, więc będę miał po prostu tego. Bronimy się. Gryf. No gryf to akurat może się centaura pozbywać. Albo nie. Pójdźmy do przodu tym gryfem. Spróbujmy wyczaić centaura. No, ma to sens. Ciach. Oj, oj, i z tymi ulepszeniami teraz będzie problem. A cóż. Ale cóż, no. Paladyn. Paladyn jest defensywny. Da się mu jeszcze, kliknie mu się defa, to w ogóle będzie kozakiem. Archanioł. Archanioł wskrzesza kusznika. Ma to sens. I teraz tak, bierzemy sobie 19 i jednego. Zobaczymy, czy to uniesie. Jeden kosztuje 4000. Czy warto za jednego? Nie, no warto. No warto. Jeden paladyn to jest giga jednak bonus. No, to może jednak nie było aż tak warto? Cholipka. Cholipka, Harry. 840, no jeszcze ze trzech? Trzech? No. No, dobra, da radę. 150. Kurde, nawet jeszcze by... Ej, czekaj, czy ja coś źle obliczyłem? Jeszcze jednego? No. Dwóch już nie, ale jeszcze jednego, tak. Superki. 151. Brzmi naprawdę dobrze. Jeżeli to będzie balista, to nie ma problemu, dlatego że... No, dlatego że... Mamy ten krąg. I cyklopy też będziemy eliminować fajnie. Jest jeden punkt, nawet więcej jest... Co? Czekaj, co? Jak cztery punkty szczęścia? Dwa powinny być, no właśnie. Dwa punkty szczęścia, obrona... Spróbujmy. Jestem zadowolony z tego, że mi RNG dało 2%. W ogóle w tym rozwoju to było nieźle. Omówienie tego buildu. Irinka. Specjalistka od gryfów. Atak 12, obrona 12. Siła czarów 5, wiedza 5, więc równo uczyła się ataku brony i równo uczyła się w gildii magów siły czarów i wiedzy. Morale 1, szczęście 2. Artefakty wspomagające... Minimalny i maksymalny zakres obrażeń. Fajne. Na chłopa spoko, naprawdę. Bo chłop dzięki temu ma 3-3. Tutaj jest 3-9, a nie 2-9. Spoko. No nie udało się dopiąć szałku, bo chciałem to. Zawsze to myślę, że... Myślę, że to jest naprawdę spoko, te 15% dodatkowe. Ochrona przed strzałami od centaura. Tutaj jest gryf bojowy, ewentualnie od balisty. Przez pierwszą turę. I poza tym jest bardziej defensywny. Myślę, że jest to uzasadniona opcja. I też może przesuwać, nie? No. Lecimy z tematem. Lecimy. Co tam, kolego? Kurwa. No dobra, gorszy centaur, ale szamanka taka nie w smak troszeczkę. Nie w smak troszeczkę mi ta sama szamanka. I niestety dystansówka. Dystansówka ze strony Garuny. Zobaczymy. To znaczy, no tak wygląda, nie? Bo na przystań robić taki bolid to tylko pod balistę, prawda? Prawda? Mam nadzieję, że tak. Nie! Kurwa, 18, 12, 9, 9. No tak nie można, nie można. Jeszcze dwa szczęścia mama, to dobrze. Zostały szczęście, zostało. Dobrze, dobrze.
Weźmy sobie, zróbmy bolid centralny. Centralny bolid. Tak. I teraz obstawiłem w razie czego centaura z obu stron. Ten chroni mi wszystkich, bo tych chroni, a jeżeli ten będzie obijany, to ten go wskrzesi, nie? To taka jest ideologia w tym momencie. Ewentualnie jeszcze mogę postawić gryfa tutaj. No albo tutaj. 18-12. Bardzo dobre statystyki. Bardzo dobre. Zobaczmy, co by tutaj, kurde, co przeciwnik ugotował, bo nie ma wjazdu takiego normalnego. Więc. Ubezpieczyłem się na jego podejście, natomiast przeciwnik nie podszedł. Jest inicjatywa. Shit. Dobra, muszę tu wjechać. Jasna cholera. Szlak. No, muszę tu wjechać, bo jak nie wjadę, to teraz będzie problem. I bo z balista mi zginie. No, XD. XD. Musiałem i jestem teraz przez to bity, bo podszedłem mu pod jednostki, które normalnie by nie podeszły do mnie. Ale kiedyś zrobiłem bierny błąd na orka, że nie podszedłem i potem mnie ten centaur wystrzelał. Dlatego uważam, że nie jest tak źle. Co to w ogóle za dziwna inicjatywa? Te jednostki mają. A, laska piekieł. I jeszcze jakieś tutaj bonusy. Czyli naszyjnik i pierścień. Tak, naszyjnik i pierścień. Dobrze widzę? Naszyjnik 1300. Pierścień, dobrze? Pierścień 8%? 8%, czekaj, 8 to coś mało. Chyba, że to jest ten. Czekaj, 5% czy 8%? 10%, tak? Kurde. Coś mi się tu nie styka. Coś mi się tu nie styka. Jestem bardzo wolny. Ej, nie, zaraz. Co to kurde jest? Prędkość 5 inicjatyw. Rozbite światło. A, dobra, rozbite światło. Jezu, już miałem upośledzenie przez chwilę. Ale widzę, że nie ten. Że nie, więc. Zgamblował rozbite światło. Dobrze, dla mnie dobrze. Balista przeżyje na pewno ze dwa strzały. Jak nie trzy. Muszę się rozstawić. O tutaj, prawdopodobnie. Herszt czeka. 300 obrażeń od niej. Kontra go za. Myślałem, że go zabije kontra, ale no za to zabije mnie ten. Au. No cóż. Ładować po herszcie, żeby się nie nastajkował, prawda? No. No i krąg, no. Zbroja zapomnianego bohatera. Kurde, coś mi przeskakuje. Cyklop. No, przesuńmy tego cyklopa, niech będzie. Czar otwarty. Na baliście. Jeszcze jakby to była balista i by odparła. XD, no. Jakby to naprawdę była balista. No, straciłem pionka. Straciłem pionka jednego. Jest na pewno nieprzyjemnie. Na pewno mi jest nieprzyjemnie, no trzeba teraz ładować. Aha! Trzeba po niej ładować. Bardzo dużo szczęścia mam. Dobra. No i co, wystraszysz mi kogoś? Co jest twoim krzykiem? Bo sądzę, że to był plan na to, żeby pewnie przyspieszać ją, prawda? Ale chyba bez morali
To się wystarczy rozstawić. To lepsze dla mnie straszenie jest niż to, co było. Jest okej. Archanioł będzie miał swoje mocne kontrataki. On ją nie da rady. O 0,4 ją przesunie. Więc to jest dla mnie spoko. Ja sobie szamankę w międzyczasie będę ładował. Archanioła podleczymy. No ma straszenie, no jest niedobrze. Muszę chronić balistę jak najdłużej, bo ma dość dobre te obrażenia. No, 85, 85, ale no robi damage, nie? Robi jakiś damage i trzeba ją po prostu chronić. Okej. Okay. 1, 4, 1, 2. 4, 14. No, zdecydowanie, żeby mi po prostu to ochronić. Cyklop i tak nie dojdzie. Zdefuj się. Utrzymanie pozycji masz, to powinno być ok. No będzie ładował po tej, kurde, baliście, no krok po kroku i ją wykończy. Można tutaj. No, będzie boleć, będzie boleć. Szamanka się stejkuje, ale szamanka spadnie, zanim się zdąży dostejkować. Inkwizytor będzie bił po centaurze, to chyba jest najbardziej okej. I potem się jakoś trzeba grubiej rozstawić, no. Nie mam jak przyspieszać, więc on nie jest zagrożeniem dla armii przeciwnika. Skupić się trzeba na wywernie prawdopodobnie. I na tych jednostkach dystansowych, no bo on jakby będzie to straszył, no to trzeba mieć po prostu możliwość, żeby ta balista była dalej zastawiona. Mogę się skupiać na cofaniu wywerny, prawda? Też. Tylko to dopiero jak tutaj się rozejdzie ta świetna grupka istot, które dostaną obrażenia, co prawda od jednego Spellpowera, ale no zawsze to natracą mnóstwo szału. Też. Cyklop zmoralował i ruszył się tak szybko względem Archanioła, że aż mnie to troszeczkę przeraża. Bidny. No co prawda. A kiedy on się ruszy? A. No cóż, czyli to 100 leczenia było raczej niewystarczające. No niestety, jest straszenie, nie wyszło to tak, jakbym chciał. Trzeba przeciwnika spróbować. Nie no, bardzo szybko się rusza względem moich jednostek. Jest problem. Nie zagrał tego, co myślałem, że zagra i mam olbrzymie kłopoty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Czyli nie dochodzi do mojej linii, ale musi się przesunąć. Łaskę by rzucił, czy coś, może? Moim jednostkom? Mam tą łaskę, prawda? Więc mogę to zrobić. Inkwizytor by rzucił. Kurde. Ta wichura daje bardzo dużo. Inkwizytor by strzelił do centaura. Tu by się wyeliminowało szamankę, i potem zostałyby tak naprawdę, no już ładowanie wręcz, prawda? Okej. No tu jest na pełnej. No nie, no powinienem go ładować, bo mi uszkadza tą balistę. Mimo, że tu jest pełna strzałka. No, powinienem. Żeby mi nie przeszkadzał. Przerąbane. Przerąbane. On teraz mi wystraszy. No to ładujemy tak. Kolejny cyklop poszedł.
10, 11, 3, 10. Nawet więcej niż 10. Okej, no zrozumiałe. Natomiast teraz tak. Rozstawmy się. No, odsłaniam balistę i nic nie zrobię. Ona umrze, on umrze, umrze. 2, 4. Kurz. Nie ma możliwości przeskoczenia bohatera w żaden sposób. Nie mam hejstów. Mam hejsta? Nie mam hejsta. Mam łaskę. To może tak zrobimy, że to będzie wtedy. Co jest cenniejsze? Kurde. W sumie. Daj waita. No cóż, oddaję kusza. No tak. Okej, jakby wszystko ok. Nie dam rady go po prostu ochronić. No, jakbym się ruszył tym gryfem, to bym odsłonił. O nie! Nie, no nie będę mu pisał, że popełniłem tak głupi błąd. Tak głupi błąd. Ale on też. Więc jesteśmy kwita. Nie mam kogo leczyć w tym momencie. Chłopisko może w sumie. No bo teraz tak, krzyżowiec. Krzyżowiec wychodzi. Nie, nie wychodzi do przodu. Chłop wychodzi do przodu. No. Chłop wychodzi do przodu i przy okazji wychodzi też. No i co? W balistę. Okej. Jeszcze żyje. Nie jest źle. 2-3. Dajesz. 24. Dobra. Nie jest dobrze. Powiedziałbym, że jest nawet bardzo źle. Ale okej. No dobra, no. Okej. Jest git. Jest git. 12 sztuk. Ładuj go, kurwa. 13. Ach, kurde. Dobrze. Co prawda, jak w kontrze oddajesz 3, to nigdy nie jest dobrze. Natomiast może przyspieszyć cyklopa przed? Nie może. 0-3 go przyspieszy. A może. No nic, no. No nic, no. Kurwa. Ach, miało być w kolejności innej, prawda? Prawda? Ale chyba nie pykło. I co? Balista strzeli jeszcze? Nie, no strzeli, dobra. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. I taki jeden strzał, taki realny został, więc. Więc okej. Okay. A przy okazji ten cyklop. Teraz będzie go kolejny mniej cyklop. No, nie najgorzej to wygląda, no, natomiast no. Jeszcze jakąś szansę mam, jeśli teraz tak, skupię się na nim, na niej. Jestem w stanie ją raczej zabić. No. Więc jak się na niej skupię, to może? Może. Bo będzie wtedy strzał dodatkowy i kolejny bunkier, nie? Bo cyklopa to wyeliminować jakoś będę próbował. 95, no. Dobra, myślałem, że już będzie gigamem, ale jednak nie. Dawaj, szczęście jakieś. Nie ma. Ty jeszcze raz przed nią walniesz. Krąg zimy. Dwa cyce. Jeden, sześć, trzy. No dwa cyce to jest zdecydowanie najlepsze value, natomiast. Łaska? Łaska, bo będę przed cyklopem, dobra. Rzućmy sobie łaskę. 101! Ha! Ależ to mnie piecze! Ostatni strzał balisty. Chociaż, jeżeli zabiję ją, to nie jest ostatni. Ale no, skupić się na niej trzeba, tak?
Teraz ma pecha, Banista. Kurde, no nie wierzę. Jeżeli nie wystraszy Kusza teraz, to jeszcze jest szansa. To jeszcze jest szansa. I teraz wait. Czekaj. Wait. Ty tutaj. No, może, poczekaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, musisz walić w balistę, nie? To na pewno. No, musiał. Bo inaczej by miał problem. Chłop poszedł się gonić. No nie, nie wygląda to dobrze, natomiast jest ten moment, w którym mógłbym mieć teoretycznie strzał. To mi trochę przeszkadza. Chociaż... To nadal mi nie przeszkadza, okej. Okay. Dwie sztuki. Poczekaj, jak ułożyć, żeby było dobrze? Chociaż chyba jestem w stanie strzelić, poczekaj. Dwie sztuki. Spróbujmy. Krąg zimy. Okej. 2-4. Jest! Jest szansa. Duża szansa. Nawet nie szansa. Ty. Pana to. I mam strzał. Ej, dało się to ułożyć jednak. I teraz cyklop musi iść do kapłana i straci jednego cyklopa. Nie, nie do kapłana, do gryfa. Dobrze. Dobrze, jest jeszcze szansa. Kurde, to wiele zmieniło. To wiele zmieniło. Bo jak jeszcze jeden raz mi się uda... No też no nie uda, no nie, bo... Nie będzie na tyle głupi. Ale no wykończyłem mu tak naprawdę bardzo mocny stack. Jeszcze mam te krąg jeden, no może jeden. No dobra, niech będzie. Tylko teraz tak. Krąg. Jeżeli nim... Jestem w stanie go zabić, może? Będzie go straszył, myślicie? Nie, nie będzie miał czym go straszyć. Trzy gryfy. Kto wie, czy nie będę w stanie strzelić? Gdyby goblina potem opóźnić... Cyklop nas nie przeskoczy. Cyklop w ogóle jest ranny trochę. Już go niewiele jest. Nie da się odsunąć, żeby kapłan strzelił. Mogę go zabić, ale potem... A, mogę go odsunąć później. I kto wejdzie w jego miejsce? A, wejdzie w sumie. Dobra. Nie, czekaj. Tak. Kurde, nie wyszło. Tak. Okej. Nie wyszło mi, tak? Można go ogłuszyć.
Spróbuj go ogłuszyć. To będzie gigaczaderskie, jak go ogłuszysz. Nie, niestety. Ale to daje mi. To i tak daje mi. To, że jak Gryf przeżyje. Ale Gryf nie przeżyje. Nadal trzy cyklopy stoją. Niepokojące. No i cyklop spada i nie strzelam. Niestety. Znaczy Gryf, 11 sztuk, ojoj. Nie dobiję 17 nich, niestety. Nie zmienia to faktu, że jeszcze mam możliwość strzelania, ale już nie wygram. Okej, zabiłeś go. Dzielny jesteś, dzielny jesteś. Został krąg jeden. Został krąg jeden. Czekajcie, włączę tryb. Jakieś powiadomienia mi wyskakują. Quit Discord. A ja specjalnie tutaj chcę się skupić. W ogóle gorąca sprawa jest w community, tam sporo osób mnie pinguje. Gorąca i nieprzyjemna jednocześnie, oczywiście, bardziej mam to na myśli. Weź sobie. Tak, zrób. Teraz walimy kręgiem. No ale to nic nie da, bo on go wystraszy. Już jest bidna z czarów, tylko że jej wystarczyło. Zrobiła swoje value. Niestety. Cyklop, co miał przeżyć, to przeżył niestety i... No dobra, to zdefuj się. 21, 9, 2, no 294, to jest zasadniczo dosyć spory problem, prawda? Jeszcze ma raz, 2, 3, 4, 5, no ściąga kontrę, no i bardzo dużo mnie bije też, no. Niestety mnie bardzo dużo bije. Oho, jaki to jest killer! Nie było go czym zabić. No i nadal, mimo łaski, jest niestety za. Więc, no cóż. Nie ma z czego lepić. Pyk. Nie no, można zrobić na przykład tak jeszcze. Kurde, jakby polazł w drugą, to bym miał chyba nawet ruch. Znaczy, nie musiałbym jakby się obawiać, no wiadomo, że to już jest końcówka gierki, ale... Czy ja coś jeszcze mogę zrobić? Strzałą to raczej nie. No nic no. Bierzemy tego jednego cyklopa. Trzeba było chyba jednak, chociaż z drugiej strony no... z drugiej strony to mogłem jeszcze się... no nic nie mogłem zrobić tak naprawdę, nie? W którą stronę uciekasz? O! To miło z twojej strony. Niewiele to zmienia, bo many ma 33, więc wystarczy mu na to, żeby w końcu mnie dorwać. Nie mam tylko 5 tych, więc to też słabo. No i jeden cyklop zabije tak mocno mnie, więc no jakby no nawet ta balista, nie? Ona przez całą grę zrobiła tak duże value. Jeszcze żeś poszedł w tą stronę. Ty złośliwcu, nie można tak. No w sumie, cóż no, jakby to ująć, moje drogie bestie. Koniec gierki. Teraz mi zwanshotuje mnie gobliński sidlarz. Kurde no. Nie wiem, pewnie była jakaś jeszcze droga do zwycięstwa. GG. Kurde. Czy ja mogłem to jeszcze zrobić? Chyba nie.
Chyba nie. Dwa staki, jeden i pół staka mu zostało. No nic, mamy 1-1. Zagrałem te 2% głupiej mi, nie oddało, no nie oddało. Coś mogłem jeszcze wymyślić, żeby go kontrować, natomiast no okej, jakby, jest okej. Lecimy z następną gierką, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, cześć.